Także widzisz, Ewa nadaje nasze radio, Tok FM, Eurokącita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Mówimy o tym Mareczku, nie? Że król wariatów. No, kilku takim chłopcom udało się wyjść cało, że wiesz, taki Arek, tu jeden siedział na moście na Saskiej, też taki wyłysiał troszeczkę, no ale on zawsze był pionierem u Świadków Jehowy i tak jakby mnie nie poznał, no bo to ludzie inaczej się ubierają, inaczej wyglądają, no to on został Świadkiem Jehowy. Mareczek, tępa głowa, spacanowa, uczył się. Ja też byłam jakąś taką kolejną nauczycielką w jego edukacji, no bo siostry zapraszały na studia. Proszę siostro, proszę bracie, co kto więcej dopowie. No ale więc, jak on myśli o groszu i tak jak sama powiedziałaś, że on poszedł do Świadków Jehowy tylko po to, żeby skorzystać pieniędzy, żeby nabrać, dostać meble od Janeczki Sowieckiej, dostał. No i po prostu, i on potem jeszcze drwi z tych Świadków Jehowy i kpi, no to wariat, no. Jak on drwi, jak on kpi, no to wydało się, prawda? Nie potrzeba, żeby się wydawało. On sam się wydał. No, Bóg to nie lubi takich krętaczy, oszustów za pieniądze. Prawda? Za darmo. Woda życia za darmo. Hej, pragnący, chodźcie tu. Wodę życia darmo pić, mówi Pismo Święte. W pieśni jest.